Od kilku dni w powiecie sieradzkim rolnicy zbierają wczesną kapustę. Plony są dobre, ale tylko tam, gdzie plantacje były podlewane deszczowniami. Mimo że w ostatnich dniach padało, wody na polach ciągle brakuje. Największą plantacją kapusty może się pochwalić gospodarstwo hodowla roślin w Kalinowej w gminie Błaszki, gdzie tym warzywem obsadzono 25 hektarów, w sumie około 2 milionów główek. Ta wczesna, sadzona na początku kwietnia, właśnie daje dobre plony. Jakby była niepodlewana, to byśmy jej tu nie widzieli. Musiała być podlana, bo inaczej by się nie przyjęła. Natomiast w tej chwili też podlewamy na dociągnięcie główki. No, jeśli chodzi o plony, są fajne, ale mimo że w maju padało, to jednak też trzeba ciągle tą deszczownią zasilać tą kapustę tą wodą. To smaczne warzywo składa się głównie z wody, więc kapusta ciągle jej potrzebuje. Na ten moment wygląda to nieźle. Podlewamy tylko to, co powiedzmy za tydzień będziemy zbierać, czyli w tej chwili tylko kapustę. A przewidzieć jest mi naprawdę trudno, bo to jest tak, te lata są tak dziwne, zmienne. W roku ubiegłym niesamowita susza, ale też udało nam się plony zrobić tylko dzięki deszczowniom. Plony na ten moment oczywiście się zapowiadają nieźle. Kapusta lubi takie trochę chłodniejsze dni, chłodniejsze noce. Ona fajnie rośnie, natomiast jeśli chodzi o ziemniaka, to jak go obserwuję, to wyjątkowo wolno rośnie. Cebula też są problemy z cebulą tego typu, że w kwietniu było bardzo sucho i na wschodach słabo kiełkowała, nierównomierne wschody. Zobaczymy, co będzie dalej. Wczesne kapusty, jeżeli ktoś uprawia, to na pewno też nawadniał, dlatego że tutaj nie tylko chodzi o samą suszę, ale także chodzi o wysoką temperaturę gleby. W tym roku było dość duże nasłonecznienie przy okazji tej suszy, dość dużo wiatrów, które dodatkowo wysuszały glebę, wysuszały powietrze. W związku z tym bez nawadniania dobrych plonów się nie daje uzyskać. No i niestety nadal się nie da. No, gminy z terenu łódzkiego należą do gmin, które mają najniższy bilans wodny. Dlatego główka kapusty kosztuje na rynku w Sieradzu nawet 3,5 zł. I pewnie w najbliższych dniach ta cena niewiele się zmieni. Chyba że znowu spadnie deszcz, na który czekają rolnicy nie tylko z Sieradzkiego.